Jak być może już widzieliście, niedawno został ujawniony premierowy zwiastun do nowego Battlefielda, który jak się okazuje będzie nosił nazwę Battlefielda 2042. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, trzymajcie go w tle, a ja postaram się przedstawić z tego najbardziej interesujące informacje. Bez wątpienia najlepszym źródłem informacji jest oficjalna strona deweloperów, na której to przedstawiono wiele konkretnych szczegółów. Po pierwsze, dostaliśmy potwierdzenie odnośnie samej premiery oraz platform. Jak się okazuje, gra zadebiutuje już 22 października 2021 na PC-cie oraz nową generację Xbox oraz PlayStation. W sumie jest to bardzo interesująca sprawa, już wcześniej były przeróżne plotki, że być może wyjdzie ona tylko na nową generację konsol, tak żeby wykorzystywać te nowe dyski SSD, ale jak się okazuje, nie jest to jednak prawdą. Na stronie twórców można także znaleźć informację, że wersja na Xbox One oraz na PlayStation 4 będzie wspierała do 64 graczy, czyli w zasadzie taki standard, tak jak to było w poprzednich odsłonach. Natomiast odnośnie PC-ta, PS5 oraz Xboxa serii X oraz S, tutaj będzie limit do 128 graczy, czyli oczywiście dwa razy więcej. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samego PC-ta, gra będzie dostępna na Steamie, Epic Games, Origin oraz za pomocą subskrypcji EA Play. Kolejny bardzo ważny punkt to same edycje, więc jeżeli chcecie złożyć na to preorder, już teraz możecie to zrobić i to w trzech różnych wersjach. Po pierwsze jest to wersja standardowa, zapewnia ona samą grę, dostęp do wcześniejszej bety oraz kilka przedmiotów w grze, takich jak na przykład skin do noża czy też specjalną zawieszkę. Natomiast jeżeli chodzi o samą betę, jak na razie nie ma o tym żadnych szczegółowych informacji, także jeżeli chodzi o samą premierę, za wersję tą zapłacicie od 270 zł w zależności od platformy. Druga wersja to Gold Edition lub jak to woli polską wersję Złota Edycja. Znajdziecie w niej te same rzeczy co w standardzie, plus całoroczną przepustkę na dodatki, plus premierę tydzień wcześniej, czyli 15 października. Natomiast jeżeli chodzi o tą całą przepustkę z dodatkami, w jej skład wchodzi 4 nowych specjalistów, 4 przepustki bojowe oraz jak to określają twórcy, 3 epickie zestawy skinów. Ta wersja kosztuje 400 zł w zależności od platformy. No i jeszcze ostatnia wersja Ultimate Edition. Znajdziecie tutaj te same rzeczy co w wersji złotej, plus oficjalną ścieżkę dźwiękową, plus cyfrowy album z artami, plus powiedzmy zestaw najbardziej legendarnych skinów. W zależności od platformy za tą wersję zapłacicie począwszy od 500 zł. Na stronie twórców można znaleźć także kilka pojedynczych informacji o samym gameplayu. Został na przykład potwierdzony powrót dwóch popularnych trybów. Po pierwsze Conquest, czyli przejmowanie punktów, oraz Breakthrough, czyli że jedna drużyna atakuje, a druga broni. Tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli będziecie w to grali na PC-cie, PS5 albo na Xboxie serii X oraz S, będziecie w to mogli zagrać przy rekordowych 128 graczach jednocześnie. Można znaleźć jeszcze informacje o dwóch innych trybach, ale nie wiadomo na czym będą jeszcze polegały. Po pierwsze mamy Hazard Zone, będzie to polegało na dobieraniu się w składy, lądowanie na specjalnej arenie, właśnie na tym Hazard Zone. No i jak to określają twórcy, wszystko będzie przy bardzo wysokich emocjach. Nie wiem jak dla was, dla mnie osobiście brzmi to jak typowy Battle Royale, nie jest to jednak potwierdzone info, a tylko i wyłącznie moje domysły. No i jeszcze jeden całkowicie nieznany tryb, twórcy określają to jako list miłosny do osób, które są fanami serii od dłuższego czasu. Co to może być, nie mam pojęcia, tego przekonamy się 22 lipca na wydarzeniu EA Play Live. Na stronie twórców można znaleźć także taką dodatkową zakładkę z samą fabułą. Jest to taka lista wydarzeń właśnie z tej alternatywnej wersji historii. Jak się okazuje, w latach 2031-2035 odbywały się przeróżne kataklizmy, takie jak na przykład globalna powódź, upadek Unii Europejskiej, czy też pierwszy huragan 6 stopnia. W sumie ciekawa sprawa z tymi huraganami, już od dawna były przeróżne przecieki, że będą kluczowym elementem gameplayu, no i teraz dostajemy takie potwierdzenie fabularne. Po tych wszystkich kataklizmach została utworzona zupełnie nowa warstwa społeczna, tak zwani no-pads. Są to grupy ludzi, które zostały opuszczone przez państwo, no i teraz wolą radzić sobie na własną rękę. Taki stan świata formowany jest przez lata 2030. Potem w roku 2040 odbywa się historyczne wydarzenie, czyli tak zwany blackout. Wystąpił wtedy ogromny, powiedzmy kosmiczny sztorm, który zniszczył 70% wszystkich satelit. Potem w związku z tym wystąpił jeszcze brak internetu, brak nawigacji oraz około 100 tysięcy ludzkich śmierci. Przez brak możliwości komunikacji ludzie przestali sobie wierzyć, co może skutkować w kolejnej wojnie światowej. Po dwóch stronach konfliktu są dwie główne siły, czyli USA oraz Rosja.
Na stronie twórców może zajść także bardzo ciekawą zakładkę z mapami, więc wymieniając wszystkie mapy po kolei. Po pierwsze mamy mapę Orbital, znajdującą się w Gujanie Francuskiej. W roli głównej będzie taka ogromna rakieta, no i podobno mają być na niej bardzo niebezpieczne warunki atmosferyczne. Kolejna mapa to Hourglass, znajdująca się w Katarze. Będzie ona osadzona przede wszystkim na terenach pustynnych. Trzeba będzie na niej uważać na ruchome piaski, czy też na piaskowe burze. Kolejna mapa to Kaleidoscope, znajdująca się w Korei Południowej. Będzie ona na terenach miasta, wypełniona ogromnymi drapaczami chmur. Jeszcze kolejna to Manifest w Singapurze, wypełniona setkami kontenerów, tworząc ogromny labirynt. Następna mapa Discarded w Indiach, tym razem wypełniona ogromnymi statkami oraz dźwigami, wszystko znajdujące się na plaży. Następnie mapa Breakaway na Antarktyce, po raz kolejny z bardzo niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi, oczywiście w zimowych klimatach. No i ostatnia mapa Renewal w Egipcie. Przez środek mapy będzie tutaj przebiegała ogromna ściana oddzielająca dwa zupełnie oddzielne światy. Z jednej strony pustynie, a z drugiej strony bogate tereny przyrodnicze. Powiedzmy, że odpowiednio nawodnione. Trzeba przyznać, zbiór ten jest naprawdę bardzo różnorodny. No więc ciekawa sprawa, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. No i w sumie to było na tyle z takich najważniejszych potwierdzonych informacji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym nieco więcej, już 13 czerwca zostanie przedstawiony z tego premierowy gameplay, więc zapewne zostaną wtedy podane znacznie szersze informacje. Ogólnie obecnie w branży gier dzieje się naprawdę bardzo dużo. Zaraz będziemy bowiem wchodzili w ten najważniejszy okres E3. Będą przedstawione dosłownie dziesiątki nowych tytułów, no więc będę starał się robić o tym kolejne codzienne odcinki. Będę starał się także robić streamy, streamować te wszystkie wydarzenia, wszystko na drugim kanale FBD Live. W sumie planowałem robić streama właśnie z tego przedstawienia Battlefielda, ale niestety miałem jakieś głupie problemy techniczne, no i jednak nic z tego nie wyszło. Zaraz to jednak wszystko naprawię, no i od jutra startujemy od początku Summer Game Fest, no a potem oczywiście z samym E3. Jeżeli was to interesuje, oczywiście możecie zostawić mi lajka, suba, dzwonka. Robię codzienne materiały na tym kanale oraz na drugim kanale. Staram się robić właśnie te całe live'y, więc serdecznie polecam to zrobić. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego jakichś interesujących informacji. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.